wyjątkowe miejsce urodzenia wielkiego człowieka, który zmienił świat. Nie tylko od strony politycznej, ale również od strony ducha. Dobrze, że zauważono, że to miasto zrodziło tak wybitego człowieka. I że zauważyli na drodze Tour de Pologne, jakie to miasto, to się bardzo cieszymy. A ja jestem wyjątkowo wdzięczny, bo przecież jestem honorowym obywatelem tego miasta, ale przede wszystkim tyle lat byłem z Janem Pawłem II, 39 lat. I widziałem duże jego zainteresowanie sportem. A powiem, że środowisko krakowskiej młodzieży kiedyś jako młodego kapłana poprosiło, żeby z nimi pojechał do Częstochowy na rowerach. A on nie miał ani rowera, ani nie umiał jeździć na rowerze. Kupił rower i nauczył się jeździć na rowerze. I z nimi pojechał z Krakowa trasą do Częstochowy. Także również umiał jeździć, a przede wszystkim kochał sport. Jak byłem młodym księdzem, zwłaszcza tutaj i klerykiem w Krakowie, to oczywiście siedzieliśmy i słuchaliśmy w radio, kto zwycięży, czy Żukowski, czy kto inny. Bardzośmy czynny, ale również taki aktywny udział brali, staraliśmy się nawet, jak był wyścig poprzez Kraków, gdzie indziej, być obecnym. Dziękuję, Szczęść Boże, wielki zaszczyt. Zaprasza Czesław Lang.